Ta bestia to Specialized Turbo Levo Comp Alloy, dokładnie. Sprzęt warty prawie 30 tysięcy złotych, który ma dwie wady i dzisiaj trafił do nas na serwis. Także się cieszymy i możemy o tym nagrać dla Was całkiem fajny film. Ten piękny rower w kolorze czerwonym, pokrytym powłoką ceramiczną, jest na komponentach elektronicznych od Speca. Mamy tutaj silnik Specialized, baterie Specialized. Nie ma tutaj wyświetlacza, ale są takie, no powiedzmy, pilot tutaj wkomponowany w ramę. Widać poziom naładowania baterii. Przyspieszenie, może nie przyspieszenie, tylko moment obrotowy to jest 90 Nm, czyli rower no, praktycznie w każdych górach sobie poradzi na zawieszeniu od Foxa. Rower jest całkiem ciężki, naprawdę wydaje się, że jest to jakieś 30 kg, także zważmy go, ponieważ rama jest aluminiowa, koła są aluminiowe, jeszcze na dodatek 29-calowe, to mamy tu 25 kg, czyli nie wiem, wydaje się być troszkę cięższy. To, co właściciel chce poprawić w tym rowerze, to odpowietrzyć tylny hamulec, bo jak widzicie, klamka dochodzi praktycznie do całego, do samego gripa i chcemy zmniejszyć skok klamki mniej więcej do tylu. No i właściciel narzekał, że nie chodzą mu dobrze tutaj przyłożenia, więc sprawdzałem, o co się tutaj rozchodzi i to jest całkiem ciekawa sprawa. Po to inwestuje się w dobre rzeczy na serwisie, jak na przykład ten stojak Pertula, bo byle jaki nie utrzymałby wagi tego roweru, ale tutaj nie będzie problemu. No i stojak trzyma. Dziwną rzeczą w tym napędzie GX-a jest to, że akurat na jednym przełożeniu ten łańcuch jakby się zacina. O, w tym miejscu na przykład. O, teraz. Na początku myślałem, że może to być kwestia regulacji, po prostu przerzutki, ale no podczas regulacji to żadna zmiana nie wynikła z tego i ostatecznie zauważyłem, że tutaj jeden tylko ząb jest wykrzywiony po stronie zewnętrznej, jakby był walnięty przez co. Jest to całkiem duży problem, ponieważ nie można rozdzielić zębatek w tej akurat kasecie, jak na przykład w Shimanowskiej. Więc i tak spróbuję zdjąć tą kasetę i naprostować tylko ten jeden ząb poza rowerem, żeby no na przykład nie uszkodzić ramy. Może się okazać, że akurat trzeba będzie wyłamać ten ząb, no ale no teraz to jest po prostu słabo. No nie widzę tutaj innej opcji, żeby po prostu jak to raz zostało uderzone, no to trzeba to uderzyć od drugiej strony delikatnie i spróbować naprostować tego zęba, no bo inaczej to ciągle będzie źle działało, a klient jedzie już jutro w góry i chce ten rower na teraz mieć dobrze. Może być ciężko. Zanim poznacie ostateczną metodę, jak naprawić taki wykrzywiony ząb w kasecie, czas na reklamę Y-Fooda, produktu, z którego szczególnie z chęcią korzystam w lato. Y-Food produkuje wysokokaloryczne napoje, które mają w takiej butelce aż 500 kcal, 26 witamin i minerałów, bogatą wysokość białka i właśnie węglowodanów. Także dzięki temu od 3 do 5 godzin po wypiciu takiej butelki jestem nasycony i na przykład kiedy nie mam czasu sobie gotować, mogę wypić po prostu to i jestem napełniony. Kiedy jest taka upalna pogoda typu 30 stopni, wersja fruity o smaku tropical jest naprawdę pyszne, szczególnie schłodzone, także polecam to serdecznie. W tym okresie szczególnie macie rabat ode mnie minus 20%, także link macie poniżej w opisie oraz też kod rabatowy. Żeby nie walić, ale zrobić to bardziej statycznie, wezmę imadło i tylko ten jeden ząb tutaj złapię i w ten sposób może przy pomocy tej dźwigni uda mi się to naprostować, ale to może być też ciężkie, bo ściskając z tej strony od razu to mi wywala całą kasetę w tą. Tak bym mógł... O kurwa, się przestraszyłem. Już jesteśmy naprawdę blisko, żeby też go nie przegiąć, chyba wystarczy. No nie, bo on też jak zdejmuje, to on się z powrotem odkształca, ale jesteśmy naprawdę blisko.
Myślę, że ten ząb jest na tyle naprostowany, że może to już dobrze działać. Zakładam kasetę, ale zanim założę koło, to odpowietrzymy jeszcze hamulec. Sprawdzamy teraz, który to była zębatka. Wydaje mi się, że to była ta albo ta. No, na żadnej już tego nie ma, więc można uznać nasz zabieg prostowania zęba za udany. Żeby sprawdzić ten rower już do końca, przejadę się jeszcze na kazurkę, zobaczę, czy ten hamulec normalnie daje radę też przy dłuższym zjeździe, żeby się nagle nie okazało, że ta klamka miękko chodzi. No i biegi też sprawdzimy w ostatecznym teście. Bardzo wieje, jak zobaczycie zaraz po drzewach. Testuję teraz też nową kamerkę DJI Osmo Action 4, która powinna mieć jeszcze lepsze właściwości tłumienia wiatru, więc no ten wiatr powinien być naprawdę mało słyszalny dla was, ale zobaczymy, jak to w rzeczywistości wyjdzie. Biegi zmieniają dobrze, rower jest bardzo miękkie i teraz jestem na drugim z trzech trybów i podjeżdżam naprawdę no praktycznie bez wysiłku, ale to nie jest tak na rowerach tego typu elektrycznych, że nie możecie mieć też wysiłku na tym rowerze, ponieważ no jednak manewrowanie cięższym rowerem wymaga trochę siły, trochę zużywa energii. Możecie też rzucić teraz na przykład na mniejszy tryb wspomagania, ale już własną siłą nóg po prostu go napędzać. No i wjechałem sobie tutaj teraz na pierwszym trybie wspomagania, ale tu ktoś chodził, kiedy było błoto i strasznie tutaj zniszczył. To jest tylny hamulec. Dobra, przejedziemy się B-line'em. Zobaczymy. Fajnie, nawet nie czuć tej wagi, szczerze mówiąc. Skacze wysoko, zawieszenie bardzo miękko chodzi. Opa! Bardzo, bardzo fajnie. Hamulce dla mnie wystarczające. No chociaż no wiadomo, te sramy, kołdy, to nie jest jakiś super hamulec. No i właśnie na elektryk to jest taka piękna rzecz, że można to robić w nieskończoność, bo się nie męczycie na podjeździe. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku.